Państwa Radnych, Państwa Dyrektorów. Rozpoczynam Komisję Gospodarki Komunalnej. Proszę o potwierdzenie obecności w prawym kącie i potwierdzenie przekaż. Siedem osób tylko? Tak. Dobrze. Czy kłodu nie tylko ja? Jak, a tego nie widzę. Tak. Proszę o listę obecności. Tak. To zobaczymy. Poproszę o listę obecności. To zobaczymy, kto się zapisał, a kto nie. Jasne. Radny, pan radny Drost prosi o listę obecności. Już chwileczkę. Dobrze, puszczamy. Nie ma mnie na liście, a wysłałem, przekazałem, że jestem obecny, więc nie wiem dlaczego. Panie radny, to wniesiemy adnotację do protokołu, że miała miejsce taka sytuacja i potwierdziłem obecność w ten sposób. Dobrze? Może tak być? No dobrze. Ja ewentualnie próbowałem jeszcze drugi raz, ale już drugi raz nie działa. Jasne. Dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu za potwierdzenie obecności. Przechodzimy do porządku obrad. Jeszcze przed porządkiem obrad chciałam Państwa poinformować, że wpłynęła opinia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu Margaret Thatcher do punktu 10. I wpłynęło 5 autopoprawek, które Państwu odczytam. Wszystkie te autopoprawki macie Państwo w aktówce dostępne. Jest to autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin, druk 885/2. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok, druk numer 849/2. Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na druku 850/2. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, druk 853/2. I ostatnia autopoprawka do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk 854/2. Przechodzimy, drodzy Państwo, do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu pierwszego posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok. Druk 849/1 wraz z autopoprawką na druku 849/2. Czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Za chwilkę wyniki. Proszę bardzo.
6 głosów za, 2 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo Państwu. Przechodzimy zatem do punktu drugiego. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 481/12/219 Rady Miasta Lublin z 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, druk 850-1 wraz z autopoprawką, druk 850-2. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do punktu drugiego? Nie widzę, nikt się nie zgłasza, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Za chwilę nam się wyświetlą wyniki. Wszyscy już oddali? Tak. Drodzy Państwo, 5 głosów za, 3 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 268/10/215 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin zmienionej uchwałą nr 71/3/219 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 druk 857-1. Czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące punktu trzeciego? Nie widzę, zatem proszę, przechodzimy do głosowania. Proszę o oddanie głosu Państwa radnych. Jeszcze chwileczkę. Pani Przewodnicząca. Tak. Piotr Popiel z tej strony. Tak, Panie Radny. Mój jeden komputer, laptop urzędowy w tym momencie zdechł. Przepraszam, będę pewnie widziany jako na liście jako 2 razy. Dziękuję bardzo. Jako kto? Przepraszam, nie dosłyszałam Pana Radnego. Jest pogłos. 2 razy, okej. Dobrze. Halo, czy teraz mnie słychać? Teraz tak, teraz znakomicie. Rozumiem, dziękuję, laptop wrócił do życia. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Wyniki mamy? Już. Wyniki mamy już dotyczące punktu trzeciego. 5 radnych głosowało za, 3 było wstrzymujących się. Dziękuję wszystkim Państwu radnym za oddanie głosu. Przechodzimy do punktu czwartego, drodzy Państwo. Punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, druk 853-1. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi, pytania do punktu czwartego? Ja chciałbym dopytać, jeśli można, panią dyrektor Martę Smalchudzik w sprawie tego projektu. Proszę bardzo. Czy pani dyrektor z nami jest? Jest już, tak? To proszę bardzo, panie radny. Pani dyrektor, bo tak przeczytałem ten nowy regulamin, no i tam jest taka rzecz, że 5 zł się obniża za kompostowanie we własnym zakresie, ale nam przy tej okazji chciałem zapytać, czy rozważalibyście Państwo kwestie właśnie tych tak zwanych bioodpadów, bo z tego co ja widzę, to w moim rejonie bardzo niewiele osób korzysta z tego. I w sumie wydaje mi się, że koszty transportu są dosyć duże, jeśli chodzi właśnie o te odpady bio. Gdyby ewentualnie na przykład tutaj zaproponować jakiś ekwiwalent, to może to spowodowałoby znaczną obniżkę kosztów właśnie odbioru tych bioodpadów, a co za tym idzie, no w ogóle całego odbioru wszystkich
powiedzmy, tych odpadów komunalnych, nazwijmy to. No i jeszcze chciałem zapytać, co się zmieniło właściwie, jeśli chodzi o kwestie trzymania zwierząt domowych w tym rejonie, oczywiście, w którym jest to możliwe, poza tym ścisłym centrum miasta, bo z tego, co pamiętam, to zawsze było 20 kurek można trzymać, 5 uli pszczół i no nie wiem, co z królikami, bo tego nie pamiętam. Może tutaj się coś zmieniło. No i to w zasadzie na razie tyle. Pani dyrektor, proszę bardzo. Dzień dobry, szanowna pani przewodnicząca, państwo radni. Już po kolei będę wyjaśniała. Te uchwały cztery, które dzisiaj są procedowane, one wszystkie ze sobą się wiążą, bo to jedna z drugiej po prostu wynika. Więc w regulaminie wprowadziliśmy przede wszystkim zmianę nazewnictwa odpadów, czyli zarówno te odpady dotychczasowe zielone, jak i te odpady w pojemnikach brązowych, one wszystkie nazywają się bio. Jest to zgodne z ustawą o odpadach, czyli to są wszystko bioodpady. Różnicujemy tylko je w ten sposób, że jedne to są bioodpady pochodzące jakby z gospodarstw domowych, w sensie resztek pożywienia, ewentualnie jakieś tam skorupki jajek i tak dalej. Drugie bioodpady to są odpady w postaci części roślin, czyli trawa skoszona, ewentualnie jakieś drobne gałęzie i tak dalej. Czyli mamy nadal dwie frakcje trochę inaczej nazywane. I teraz jeśli chodzi o ulgę dotyczącą kompostowników, ta ulga zawiera jakby rezygnację właściciela nieruchomości z odbioru obydwu frakcji. Czyli jeśli decydujemy się na ulgę związaną z posiadaniem kompostownika, to również decydujemy się na to, że nie będziemy mieć odbieranych odpadów zarówno tych dotychczasowych zielonych, czyli trawy i innych, plus tych odpadów, które są były dotychczas w pojemniku brązowym, czyli ten pojemnik brązowy będzie po prostu zabrany. Wyliczenie, które jest w uchwale dotyczącej zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazuje zarówno dla jednej frakcji, jak i drugiej, jakie są koszty ponoszone przez miasto, jakie ilości odpadów odbieramy i wyliczenie tego zwolnienia z opłaty jest w stosunku do tych dwóch frakcji łącznie, czyli jest to 5 zł łącznie. Dodatkowo chciałabym zaznaczyć, że również taka osoba nie będzie mogła korzystać z PSZOK-u, żeby też tutaj była jasność, że jeśli rezygnujemy z odbioru tych odpadów, również nie możemy ich zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Po prostu decydujemy się na to, że wszystkie te odpady trafiają do kompostownika. Dodatkowo, jeszcze tylko jednym zdaniem dosłownie, w momencie, kiedy ktoś złoży taką deklarację i zdeklaruje, że posiada kompostownik i chce kompostować te odpady, będziemy musieli też tą informację sprawdzić na miejscu, czy ten kompostownik jest i czy faktycznie odpady są kompostowane. Nie wiem, czy od razu odpowiadać na to drugie pytanie, panie radny, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące zwierząt, o które pan pytał, tu jest drobna, mała poprawka, ponieważ zapis poprzedni był trochę nieprecyzyjny. Jest to paragraf 13, ustęp 2, punkt 2. Jest tam mowa o tym, że przydomowe utrzymywanie drobiu, pszczół, zwierząt futerkowych wyłącznie na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej i wcześniej było napisane zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Tu zrezygnowaliśmy z tego, bo równie dobrze ta działka, jakby ta nieruchomość, na której ta działalność, może nie działalność, a ta hodowla jest prowadzona, niekoniecznie musi być zabudowana budynkiem. Również może być to działka, na której obok jest budynek, prawda, na sąsiedniej nieruchomości. Więc tutaj jest to doprecyzowanie, że nie ma już tego zapisu zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Oprócz tego dodane jest, że które nie graniczą z zabudową wielorodzinną. Bo mamy sporo skarg dotyczących tego, że jeśli jest sąsiedztwo zabudowy wielorodzinnej, to te działalności niestety budzą duże kontrowersje i też uciążliwości. Więc tutaj jakby wyjaśniamy, doprecyzowujemy ten zapis, że taka działalność nie może być prowadzona w sąsiedztwie nieruchomości, na której jest zabudowa wielorodzinna. Czyli tutaj zezwolenia, Wydział Ochrony Środowiska nie prowadzi w tym zakresie żadnych zezwoleń, nie wydaje i tak dalej, natomiast pozwoli nam ten zapis na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. On będzie bardziej jasny, przejrzysty. I tylko w tym zakresie nastąpiła zmiana. Jeśli chodzi o wszelkie liczby, o których pan radny powiedział, tutaj się nic nie zmieniło. Dziękuję bardzo.
Radny jeszcze chciał dopytać. Tak, jeśli można, bo wydaje mi się, no takie jest moje odczucie z tego, co ja obserwuję, to najwięcej kursów jest właśnie po te bioodpady, czyli tak zwane kuchenne, nazwijmy je, bo pierwszy to były te odpady zielone, prawda? A teraz, jak pani dyrektor powiedziała, to są wszystko bio, tylko że powiedzmy jedne to są z trawnika, z ogrodu, drugie to są po prostu jakieś resztki jedzenia. I ja widzę, że po prostu po tej resztki jedzenia jest najwięcej generalnie kursów i obniżenie o 5 zł, wydaje mi się, że to w ogóle nie chwyci i może, nie wiem, czy właśnie o to chodziło, żeby zniechęcić tak niską kwotą ewentualnych chętnych do kompostowania, do jakby zagospodarowania tych bioodpadów we własnym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Daniewski prosi o głos. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, ja podpytam jeszcze, bo nie bardzo dosłyszałem. A proszę powiedzieć, że hodowla z tych zwierząt, pszczół i tak dalej, futerkowych, jest możliwa tylko w domkach jednorodzinnych, a proszę powiedzieć, niekoniecznie zabudowanych. A proszę powiedzieć, a jak wygląda sprawa działek? Tych ogródków działkowych, czy rzadka działkowego. I tutaj chciałem zapytać, czy jest jakaś furtka, że na przykład na w ogródkach działkowych coś może sobie króliki albo kury trzymać. To jest jedno pytanie. Natomiast drugie, bo nie dosłyszałem, będzie zabrany kontener brązowy. Jeśli ktoś nie kompostuje, to jak będzie te odpady bio razem z trawą, czy w workach, czy jak to będzie wyglądało? Dziękuję. Proszę panią dyrektor o odpowiedź. Może zacznę troszeczkę od końca, panie radny. Znaczy tak, to co najkrótsze, może panu radnemu Daniewskiemu najpierw odpowiem. Jeśli chodzi o te odpady bio, to generalnie tak jak wspomniałam, decydujemy się łącznie. Jeśli mamy kompostownik, wrzucamy tam zarówno odpady bio, te, które były w brązowym pojemniku i ten pojemnik mamy zabierane i również nie mamy zbieranych odpadów zielonych. Czyli wszystkie odpady, zarówno zielone, jak i bio w pojemniku brązowym, będą trafiały do kompostownika. Więc nie ma opcji takiej, żeby je gdziekolwiek indziej wprost wyrzucić. Tak, już jasne, dziękuję. To jest tak jakby zero-jedynkowo potraktowane, tak? I tak to traktuje ustawa i tak inne samorządy to wprowadzają. Teraz może odnosząc się jeszcze do tego tematu i pytania pana radnego Brzozowskiego, ja rozumiem, że oczywiście te trasówki to też jest bardzo duży koszt w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, ale my wyliczenie, które robiliśmy w uzasadnieniu, traktowaliśmy łącznie, to znaczy liczymy koszty i odbioru, i zagospodarowania. I też istotną kwestią jest ilość tych odpadów, tak? Bo porównując tak dla zobrazowania całej sytuacji, jeśli chodzi o zmieszane odpady komunalne, to z terenu miasta odbieramy je w stosunku do całego strumienia, to jest prawie 50% odpadów, to są odpady zmieszane komunalne. Odpady frakcji bio i zielone to jest 18%, około 18% odpadów. Więc nawet procentowo traktując w strumieniu tych wszystkich odpadów, gdzie mamy obliczoną opłatę na wszystkie odpady, tak, to jest to jakiś wycinek tego, co robimy jeszcze w zakresie zagospodarowania innych odpadów. A przypomnę, że najdroższym dla nas w systemie jest mimo wszystko jednak zagospodarowanie odpadów zmieszanych. I nadal tych odpadów w systemie jest prawie połowa. Te trasówki, tak jak mówię, mają znaczenie, ale koszty odbioru to jest jedno, a koszty zagospodarowania to jest jeszcze inna kwestia. I oczywiście wyliczyliśmy to tak uczciwie, zrobiliśmy to wyliczenie, które mają państwo dołączone do uchwały w sprawie zwolnienia, bo proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. My oczywiście wyłączymy część nieruchomości z obsługi, ale trasówki pozostaną te same. Dlatego, że odpady bio będą, ta śmieciarka będzie jechała tą samą trasą. Ona pokona te same tak naprawdę odległości, tyle że nie odbierze z niektórych nieruchomości odpadów. Więc tutaj nie do końca, my wyliczamy i tak to wyliczenie, które zrobiliśmy, powiedziałam, wzięliśmy pod uwagę i transport,
i zagospodarowanie. Policzyliśmy to w stosunku do wszystkich gospodarstw i wyliczyliśmy, ile średnio wychodzi to na jedno gospodarstwo. Ale tak wprost mówiąc, te trasówki, jeśli chodzi o odbiór, one się nie zmienią. Dziękuję pani dyrektor. Pan radny Brzozowski, proszę bardzo. No, na podstawie tego, co pani powiedziała, to mnie wychodzi około 10 zł, te 18%, jak sobie przeliczyłem do tego, powiedzmy, poziomu, który ja płacę, to mi wychodzi 10 zł. Także, no ale to jakby powiedzieć, każdy liczy po swojemu, prawda? I tutaj mogą powstać jakieś różnice. No, mnie się to wydaje troszeczkę za małe. Dziękuję bardzo. Może, jeśli mogłabym tak króciutko tylko się odnieść. Jest to jedna z wyższych stawek w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że większość samorządów, ja przytoczę dużo uchwał, które już są podjęte w tym zakresie, to jest złotówka. W zależności oczywiście od systemu, jest to czasami złotówka od mieszkańca, tam gdzie jest naliczanie od mieszkańca, ale to nie zmienia faktu, że przy jednoosobowym gospodarstwie to jest złotówka, przy dwa i na przykład przy trzyosobowym 3 złote. My naprawdę uczciwie podeszliśmy i zależy nam na tym, żeby faktycznie te kompostowniki pojawiły się i żeby mieszkańcy z nich korzystali. Absolutnie nie jest to jakby tutaj przez nas w taki sposób zrobione, żeby mieszkańcy rezygnowali. Gdybyśmy chcieli, żeby mieszkańcy rezygnowali, wskazalibyśmy znacznie niższą kwotę. Myślę, że to 5 zł, szczególnie dla gospodarstw jednoosobowych, gdzie wskazywano nam często, że tych odpadów bio jest naprawdę bardzo niewiele, to dla takich osób jednak w przeciągu roku będzie to spora ulga i myślę, że będzie to również zachętą do tego, żeby do tego przystąpić. No, lepiej znaleźć niż zgubić, to prawda. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że kończymy już dyskusję na temat punktu 4. Tak, drodzy Państwo? Nie widzę żadnych rąk w górze. Zatem przechodzimy do głosowania punktu 4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin wraz z autopoprawką, druk 853-1. Autopoprawka na druk 853-2. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Za chwilę zobaczymy wyniki. 7 osób głosowało za przyjęciem projektu uchwały. 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu 5 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk numer 854-1. Jest to projekt uchwały z autopoprawką. Autopoprawka na druku 854-2. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Wraz z autopoprawką proszę o oddawanie głosu. Czekamy na wyniki. Mamy wyniki. 7 radnych głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, druk 855-1. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania.
Za chwileczkę będziemy mogli. Proszę bardzo, oddanie głosu. Czekamy na wyniki. Dziękuję bardzo. Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu siódmego, przepraszam. Punkt siódmy. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, druk 856-1. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania dotyczące tego punktu? Nie, dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Kto się? Czekamy na wyniki. Pan Popiel. Pan radny Popiel jeszcze nie oddał głosu. Czy jest jakiś problem, panie radny? Nie słyszę pana radnego. Ale ja słyszę, momencik, pani przewodnicząca, tak, dosłownie. Tak, czekamy na pana. Aplikacja na telefon chwilowo nie zadziałała, więc będę na tym górnym jest kazie. Jest to, panie radny, tak? Tak. Dziękuję bardzo. 8 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8 porządku. Pani przewodnicząca. Tak. Pani przewodnicząca, przepraszam, na tej liście, o której przed chwilką mówiłem, chciałbym zwrócić uwagę, że dwa razy jestem i mam dwa razy za. Tak, dwa razy na tak, oczywiście. Ale to jako jeden to Popiel. No. Pierwsza uwaga techniczna to tutaj. Tak, pan Radnosiński, proszę bardzo. Panie radny, mikrofon proszę. Panie radny Adamie, proszę, żeby pan włączył mikrofon na dole ekranu. O, jest pan radny. Panie radny, proszę. Ja głosowałem, a u mnie nie ma na wykazie akurat. Proszę wpisanie do protokołu. Jasne, panie radny, będzie wpisane do protokołu. Mamy tutaj problemy techniczne, ale sobie z nimi poradzimy. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim Państwu za oddanie głosu. Przechodzimy do punktu 8 porządku. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie nadania... Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin, druk 851-1. Czy ktoś w tym punkcie z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania punktu 8. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Za chwileczkę będą widoczne wyniki. 8 głosów za. Dziękuję bardzo. Zatem przyjęliśmy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin. Druk numer 852-1.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania punktu 9. Dziękuję bardzo. 8 głosów za projektem uchwały. Za chwilę zobaczymy. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin. Projekt grupy radnych, druk 860-1. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, żeby ktoś był chętny. Zatem pan radny Bubicz chce zabrać głos, to proszę. To znaczy ja właśnie jestem obecny też dla Państwa, w razie co mogę opowiedzieć troszkę i o samym wniosku, o naszej tutaj. Ale takiej propozycji nie było, więc po co? Pani Przewodnicząca. Okej, przepraszam. Dziękuję Pani Przewodnicząca za głos. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania punktu 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin. Druk 860-1. Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. 10. Dziękuję bardzo. Za chwilę zobaczymy wyniki. 8 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 sprzeciw. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Punkt 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Pani Przewodnicząca? Pan radny Popiel, tak? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym tutaj publicznie skrytykować tenże oto projekt autorstwa Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością. Absolutnie nie uważam, że zaproponowane rozwiązanie przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dziwi mnie takie podejście. Od tego są znaki drogowe, od tego jest Straż Miejska, od tego jest policja, żeby egzekwować prawo i nie powinniśmy uzasadniać w ten sposób tego oto projektu. Takie jest moje zdanie, podkreślam, bo idąc tym tropem, to na wszystkich naszych dzielnicach mieszkalnych powinniśmy chyba wprowadzić strefę płatnego parkowania i pytanie, czy to też by rozwiązało problem parkowania, wydaje mi się, że nie. Uważam również, że problemy, które zostały opisane przez spółkę Bazar, są jak najbardziej zasadne i jak najbardziej będę głosował przeciwko temu projektowi z pełną stanowczością, z pełną sympatią dla obydwu panów dyrektorów, żeby to nie było źle zrozumiałe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja najpierw poproszę o udzielenie odpowiedzi albo odniesienie się któregoś z panów dyrektorów w tej kwestii i zaraz panu radnemu udzielę głosu. Także proszę, może pan dyrektor działo. Dzień dobry pani przewodnicząca, szanowni państwo. Trudno mi się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego, dlatego że nie padło żadne konkretne pytanie bądź uwaga. Natomiast moi państwo, jakie są cele rozszerzenia strefy płatnego parkowania? Przede wszystkim kwestie związane z uporządkowaniem sposobu parkowania, oznakowaniem pionowym, oznakowaniem poziomym, zabezpieczenie rejonu skrzyżowań, przejść dla pieszych przed parkowaniem niezgodnym z przepisami. Zabezpieczenie terenów zielonych, trawników przed parkowaniem niezgodnym z przepisami.
poprawa ruchu pieszego poprzez uwolnienie części chodników zgodnie z zapisem ustawowym. Pieszy ma mieć chodnik o szerokości 1,5 metra. Umożliwienie pieszemu przejście przez przejście dla pieszych w sposób umożliwiający rozejrzenie się na prawo i na lewo bez zastawionych samochodów. Kwestia ruchu pojazdów na skrzyżowaniach z pełną widocznością tego skrzyżowania. Wjazdu i zjazdu ze skrzyżowania bez zastawionych samochodów. Kolejną kwestią to jest poprawa estetyki, czyli na przykład nasadzenia takie, jakie będą miały miejsce na ulicy Lubartowskiej, po to, żeby zrobić ten teren bardziej przyjazny społeczeństwu i po to, żeby w sposób naturalny uniemożliwić parkowanie pojazdów na chodnikach poza donicami z kwiatami wiszącymi na stojakach. Kolejna kwestia to jest ochrona drzew, kolejna na chodnikach. Kolejna kwestia to jest możliwość utworzenia dla kierujących rowerami, dla jeżdżących hulajnogami kontraruchu rowerowego na niektórych ulicach typu ulica Targowa, ulica Nowy Plac Targowy, ulica Czwartek czy ulica Probostwo. I to są elementy, z którymi uważam, że nie powinno się dyskutować, bo te wszystkie elementy służą ku temu, żeby zarówno kierowcom kierującym pojazdami, jak i niechronionym uczestnikom ruchu drogowego zapewnić bezpieczeństwo. Uporządkowanie tego terenu wpłynie również na zwiększenie rotacji miejsc parkingowych. Osoby pozostawiające pojazdy w danych miejscach nie będą pozostawiały ich na cały dzień, na 6 do 8 godzin, tylko będą starały się załatwić sprawę szybko i sprawnie. Moi Państwo, co do kwestii związanych z finansowaniem, z opłatami związanymi z korzystaniem z tej podstrefy, pragnę zauważyć, że istniejące parkingi na ulicy Sierocej, na ulicy Jaczewskiego czy na ulicy Ruskiej zakładają, że pierwsza godzina parkowania to jest 4 zł. Tutaj w podstrefie będzie 2 zł. I kwestia kolejna, chociażby dzisiaj związana z wizytacją tych miejsc, wskazała jednoznacznie, że na przykład parking zarządzany przez spółkę MKK na ulicy Ruskiej miał pełne obłożenie w godzinach przedpołudniowych. Więc uważam, że kwestia wykorzystania, racjonalnego wykorzystania miejsc parkingowych jest najbardziej zasadna. I pamiętajmy o kolejne rzeczy, o których wspomniał pan radny Popiel. Szanowni Państwo, ulica Targowa i protest pracowników, właścicieli spółki Baza. Pamiętajmy o tym, że stojąc na ulicy Targowej, mając targowisko po lewej stronie, parkują tam pojazdy osobowe i pojazdy dostawcze. Tam nie robimy strefy płatnego parkowania. To miejsce dla zaopatrzenia, dla właścicieli straganów, którzy się trudnią handlem w tym miejscu, pozostaną nadal. Więc nie możemy mówić tutaj o kwestii związanej z zabraniem miejsc dla pracowników spółki Bazar. Natomiast niedopuszczalne jest parkowanie na skrzyżowaniach, tak jak pokazywałem wczoraj panu radnemu zdjęcie, kiedy kobieta z dzieckiem, nie mogąc przejść chodnikiem, musi iść ulicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Brzozowski, proszę bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca. No ja tutaj bym się nie zgodził z panem radnym Popielem, bo właśnie rozwiązalibyśmy problem parkowania, jakbyśmy w całym Lublinie wprowadzili strefę płatnego parkowania i drastycznie podnieśli opłaty. I to wszystko właśnie od samego początku w tym kierunku zmierza, żeby zniechęcać właśnie poprzez opłaty do parkowania.
gdziekolwiek by to nie było, czy to w centrum, czy troszeczkę dalej od centrum. Natomiast jeśli chodzi tutaj o spółkę Bazar, no to chodzi o to, że w zasadzie preferujemy tutaj teraz handel dla takich drobnych kupców detalicznych, nazwijmy to, którzy przyjadą autobusikiem, tam sobie kupią jedno czy dwa jabłuszka, ale jak już by chciał ktoś na przykład przyjechać samochodem i zrobić większe zakupy, no to mu się to po prostu nie będzie opłacało albo po prostu nie będzie miał gdzie właściwie stanąć, nie? Także no, nie przekonują mnie te argumenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce, z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę chętnych, zatem przechodzimy do głosowania punktu 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie, sposobu ich pobierania, druk 861-1. Proszę o oddanie głosu. Dziękuję bardzo. Zaraz poznamy wyniki. To jest tak małe, że ja po prostu nie widzę nazwisk. Pięć za, dwie osoby przeciw, dwóch radnych przeciw, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję Państwu bardzo za głosowanie nad punktem 11. Przechodzimy do punktu 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin, usytuowanego w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju 14 w Lublinie, druk numer 873-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie dotyczące tego punktu do, właśnie widzę, pojawiającego się pana dyrektora Napuluka? Nie widzę chętnych, zatem przechodzimy do głosowania punktu 12. Proszę o oddawanie głosów Państwa radnych. Dziękuję bardzo. 7 głosów za, 1 wstrzymujący się, zatem podjęliśmy projekt uchwały. Następnie przechodzimy do punktu 13. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin, usytuowanego w budynku przy ulicy Lubartowskiej 49 w Lublinie, druk 874-1, przepraszam. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie dotyczące tego punktu? Nie widzę chętnych, zatem przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Proszę o oddawanie głosów. Jeszcze jedna osoba. Siedmiu radnych oddało głos. Jednej osoby nam brakuje. Dobrze. Dobrze, kończymy. Siedem głosów za, a nie widzę, kto nie oddał. Pan Osiński. Ja głosowałem, ale wyświetliło mi się na niebiesko. Teraz jest znowu tym kolorem brązowym takim, jak gdyby, ale na wykazie mnie nie ma. To proszę o głos za.
Panie radny, to wpisujemy do protokołu pana głos. Tak jest, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy panie radny, czy to jest głos za, przeciw, czy wstrzymujący się? Za, oczywiście za. Głos za. Dziękuję bardzo. Okej. Zakończyliśmy głosowanie. Przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Lipowej 1, ruch Alei Racławickiej 2 w Lublinie, druk 875-1. I proszę pana radnego, już widzę, że jest wyłączony. Czy ktoś z państwa ma pytania dotyczące punktu 14? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Widzę, że pan Popiel... Dobrze, dziękuję bardzo. Siedem głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo za oddanie głosów. Przechodzimy do punktu 15 projektu uchwały. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Nortowicza 74A w Lublinie, druk numer 876-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące punktu 15 i projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o oddawanie głosów. To wszyscy już. Wszyscy. Pan radny Daniewski. Tak, tak, oczywiście ja jestem za, tylko że mi się nie wyświetliło niestety tutaj możliwość głosowania, nie wyświetliło się. Dobrze, czy panie radny, czy możemy tak, wpisać tak, do protokołu? Tak, do protokołu, tak. Tak, tak, bardzo serdecznie proszę. Dziękuję, czekamy na wyniki. Siedem za, włącznie z panem radnym Danieckim, 8 głosów za. Zatem przegłosowaliśmy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 16 porządku. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie w osiedlu Szerokie, druk numer 877-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania projektu uchwały punkt 16. Proszę bardzo państwa radnych o oddanie głosu. Zakończyliśmy głosowanie dotyczące punktu 16. 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo państwu radnym. Przechodzimy do punktu 17. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę części nieruchomości, na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ulicy Poznańskiej 101 oraz ulicy Hetmańskiej, druk numer 878-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o oddanie głosów.
Zakończyliśmy głosowanie. Wszyscy jesteśmy za. Dziękuję Państwu radnym. Przechodzimy do punktu 18 porządku obrad. Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Szerokie, druk numer 879-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Proszę bardzo, pan radny Brzozowski. Proszę bardzo. Panie dyrektorze, czy to chodzi o to taką wąziutką działkę, która sąsiaduje z tamtymi poprzednimi, co żeśmy już jakby załatwili z tym problem? Bo tak mi się wydaje, że to o to chodzi, ale nie jestem pewien. Tak, panie radny, jest to działka, która będzie dołączona przy sprzedaży do działki pod numerem 38. Będzie to sprzedawane jako całość. Dojazd zgodnie z opinią zarządu dróg nie można urządzić bezpośrednio zjazdu wcześniej, bo była tam robiona droga niedawno i jedyna możliwość jest przy tej działce. Zresztą jest to ostatnia wąska działka, która miała służyć jako ciąg komunikacyjno-jezdny i on zostanie dodany do tej działki wcześniejszej. Przy sprzedaży oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Głosujemy, drodzy Państwo, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Szerokie, druk 879-1. Proszę o oddawanie głosów Państwa radnych. Zakończyliśmy głosowanie. 7 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Ludwika Spisa. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Druk 880-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Ludwika Spisa. 880-1. Proszę o oddawanie głosu Państwa radnych. Dziękuję. Wszyscy Państwo już oddaliście głosy. 7 za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Podjęliśmy projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 20 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Poznańskiej. Druk numer 881-1. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Proszę o oddawanie głosów Państwa radnych. Zakończyliśmy głosowanie. Czekamy na wyniki. 6 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Dziękuję Państwu bardzo za oddanie głosów. Przechodzimy do punktu 21 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin, druk numer 883-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące punktu 21? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Zakończyliśmy głosowanie, drodzy Państwo. Czekamy na wyniki. Jednogłośnie.
8 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 22 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Przeskok i przy ulicy Krochmalnej, druk numer 884-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Tak. Nie wiem kto. Pan radny odpowiem. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać panie dyrektorze, bo temat już jest mi dobrze znany, natomiast myślę, że tutaj jedna rzecz przed jutrzejszą sesją chciałbym, żeby wybrzmiała. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że interesy gminy powinny być w odpowiedni sposób też zabezpieczone na te kolejne lata. Ja trzymam kciuki oczywiście, żeby ta inwestycja się powiodła, ta współpraca, żeby trwała rzeczywiście długie lata. Natomiast pan dyrektor powiedział, że szczegóły będą zapisane w stosownej umowie. Ja chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość przeniesienia tych zapisów jednak do uchwały? Czyli no, na tej zasadzie, że jeśli tam po kilku latach powiedzmy nie będziemy dostrzegali rzeczywiście tych inwestycji, no to wtedy zasadne byłoby rozwiązanie umowy dzierżawy. Czy to musi być w umowie? Dziękuję. Panie dyrektorze, proszę o udzielenie odpowiedzi. Panie radny, z całym szacunkiem dla wysokiego gremium państwo decydujecie, że wyrażacie zgodę na dzierżawę lub nie. To są państwa kompetencje. Resztę pana prezydenta. Natomiast myślę, że nie posunę się tutaj zbyt daleko, kiedy powiem, że intencją pana prezydenta Żuka i tak już wstępnie było rozmawiane z inwestorem, zresztą konkretne daty, jak pan pamięta, padły na spotkaniu z radnymi 5 października, gdzie inwestor chce zakończyć inwestycje do 1 września. Ja uważam na dzień dzisiejszy to troszeczkę nierealne, ale na pewno zechcemy taką datę wskazaną przez inwestora, oczywiście realną, bo jednak ten proces urzędniczy, pozwoleń na budowę i tak dalej potrwa troszeczkę, biorąc pod uwagę, że te dwa etapy są, zamieścić, czyli 30 lat, które są w dyspozycji państwa radnych, do 30 lat zaznaczam, ten okres może będzie krótszy, na pewno nie dłuższy i myślę, że tu w imieniu pana prezydenta mogę powiedzieć, że na pewno zapis mówiący o zakończeniu inwestycji i w przypadku jej niezakończenia w konkretnym terminie, w którym umówimy się z inwestorem, mówię tu już o drugim etapie, brak zakończenia tej inwestycji będzie skutkował roszczeniem gminy o wydanie gruntu. I myślę, że nie zdradzę tutaj jakoś kuchni naszych negocjacji. My od wielu lat, od kiedy zajmuje się tym u mnie pani dyrektor Agnieszka Mohol-Dul, stosujemy tak zwane notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w ramach 3/7 do wydania gruntu na wezwanie zgodnie z umową lub po zakończeniu umowy. I takie zapisy zamierzamy wprowadzić w tą umowę. I do tego mogę się w imieniu swoim i pana prezydenta zobowiązać. Myślę, że jutro na sesji pan prezydent potwierdzi, że do takich zapisów będziemy dążyli. To mogę państwu obiecać. Natomiast panie radny, w mojej ocenie, mogę zapytać biuro prawne, nie możemy w uchwale dać zapisów, które są w kompetencji organu wykonawczego, czyli negocjacja i uzgodnienie warunków dotyczących dzierżawy, bo proszę pamiętać, jest to umowa cywilno-prawna i tam umawiają się obie strony. Może się okazać, że na niektóre zapisy proponowane przez gminę nie będzie się godziła druga strona i ustalimy inne zasady wydania gruntu czy egzekucji, czy te negocjacje będą trwały. Ja dopuszczam, nieraz tak się zdarza, że strony nie dochodzą do porozumienia i wówczas gmina odstępuje od zawarcia umowy. Mam nadzieję, że tu w tym przypadku tak nie będzie. Natomiast no, dajmy się wypowiedzieć z drugiej strony. My będziemy chcieli takie zapisy umieścić, bo na dzień dzisiejszy umieszczamy je standardowo w każdej umowie dzierżawy. Dziękuję bardzo. Pan radny Drost się zgłaszał.
Tak, ja chciałem tylko przypomnieć taką sytuację, gdy gmina i radni podejmowali decyzję o wydzierżawieniu gruntów nad Zalewem Zębożyckim, bodajże jakiejś fundacji żeglarskiej, i takie zapewnienia, jak mówi pan dyrektor teraz, były wtedy tak samo. Miała tam być piękna marina, keje, tawerna, parkingi, kolorowy świat dla miasta Lublina i wszyscy tam mieli jeździć. Wydzierżawiliśmy na 30 lat i okazało się, że ten, co wydzierżawił, jeszcze musieliśmy wyrzucić przy okazji inne osoby stamtąd, już nie będę przypominał. W każdym razie okazało się, że inwestor nic nie robi. Co więcej, po 2 latach wystąpił do miasta, żeby mu dać 8 milionów na tą imprezę, a nic nie zrobił. I później, nie wiem jak to się skończyło, ale miasto miało bardzo duże trudności, żeby cokolwiek, po prostu zmarnowane zostało kilka lat i nawet nie mogliśmy wynajmować parkingu, który tam niezłe dochody przynosił. I popierając tutaj oczywiście tą inwestycję, podzielam tutaj obawy pana radnego Popiela, żeby to po prostu było tak załatwione, żeby miasto po raz kolejny nie straciło. I żeby po raz kolejny nie straciło, nie chcę przypominać innych umów, jakie tutaj poprzednio, no ten właściciel miał na przykład chyba Astorię, jakie dochody czerpał, no ale to inna sprawa. Mamy nową sytuację, oby była lepsza niż te poprzednie w tych sprawach. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radny. Proszę bardzo, aczkolwiek tam nie widziałam żadnego, nie słyszałam żadnego pytania w wypowiedzi pana radnego Drozda, ale proszę bardzo. Panie, ja myślę, panie radny, że troszeczkę to jest niesprawiedliwe, co pan powiedział, bo po pierwsze umowy, o których pan wspomniał, chciałbym zauważyć, że nie za kadencji pana prezydenta Żuka to było robione. Te zapisy, o których ja mówiłem, zostały wprowadzone w momencie, kiedy w Wydziale Gospodarowania Mieniem nastąpiła zmiana, konkretnie zajmuje się tym u mnie pani dyrektor Mohol-Dul, to jest następna rzecz. Trzecia rzecz, jak ja pamiętam, to już moja ekipa, mówię w cudzysłowie oczywiście, wydziałowa, czyli pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem, kończyli tą sprawę z sukcesem, o której pan wspomniał, nad Zalewem, bo odzyskaliśmy ten grunt i to, co było możliwe, uzyskaliśmy od tej fundacji. I tam zapisów takich, o których ja mówię, panie radny, nie było. Jak ja pamiętam, jeszcze nie pracując w urzędzie, to również ta fundacja nie zobowiązała się, że wyłoży pieniądze na to. Tam było dosyć mgliste stwierdzenie dotyczące sposobu finansowania. Tutaj chciałbym podkreślić, że inwestor na spotkaniu z radnymi oświadczył wprost, o jakiej kwocie mówimy. Oświadczył również, że miasto z tego tytułu nie poniesie żadnych kosztów, czyli mamy tutaj konkretne oświadczenie. Chciałbym zauważyć, że również na tym spotkaniu, na którym była garstka radnych, padło stwierdzenie o powołaniu już spółki celowej konkretnie do tej inwestycji z kapitałem 5 milionów złotych i w momencie podpisania umowy dzierżawy o dokapitalizowaniu tej spółki do 50 milionów złotych. Więc panie radny, całkiem diametralnie inne sytuacje. Powołał pan tutaj też przykład Astorii. Również umowa zawierana 25 lat temu, tylko proszę wziąć pod uwagę, że ta umowa była zawierana całkiem w innym kontekście. Ona była zawierana na nieruchomość, gdzie miała być prowadzona działalność gospodarcza, miało być czerpane zyski. I tam w umowie nie było nic kompletnie o tym, że będzie to dzierżawca prowadził charytatywnie. Gmina z tego tytułu czerpała, chciałbym zauważyć, corocznie przychód rzędu ostatnie lata ponad pół miliona, 55 tysięcy, tak?
Dobrze? Nie, 550. 55 tysięcy to było miesięcznie. 500, prawie 600 tysięcy. Więc to nie jest tak, że tylko gmina była skrzywdzona na tej inwestycji. Fakt, przyznaję panu rację, umowa 25 lat temu nie była sporządzona tak, jak ja mówię, ale 25 lat temu nikt o tego typu zabezpieczeniach nie myślał, nie pamiętał, a w wielu wypadkach nie było takiej możliwości. To w kwestii zarzutów, także panie radny, bądźmy sprawiedliwi w tym, co mówimy. Tak jak mówię, powołuje się pan na tematy, które były bardzo dawno i nie w kadencji pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, no jest jakaś ciągłość władzy i tutaj to, co na przykład obiecała ta fundacja i inwestycje, to wszystko było opisane w gazetach. Mieliśmy po prostu całą wizualizację. To wszystko było pięknie przedstawiane. Ja jeszcze raz powtórzę, ja to zadanie i tą inwestycję popieram i chciałbym, żeby ona jak najszybciej weszła w życie, była budowana. Natomiast patrząc na te wcześniejsze, no nie chcę polemizować, że to jest dobra umowa dla miasta, jak miasto dostaje 3 zł od załóżmy metra, a ktoś wynajmuje za 300 zł. No po prostu takie były tam różnice, tam było dużo podmiotów, jeśli chodzi o historię, ale to nie będziemy wracać do tego. Ja tylko mówię, że szkoda, że radni nie mają żadnego wglądu jakby na umowę, I później nie wiedzą, w zasadzie podejmą decyzję, a później nie do końca wiedzą, jakie są losy tej decyzji i tej uchwały. I tylko po prostu o tym mówię. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze pan dyrektor chce się odnieść. Proszę bardzo. Panie radny, nie odmówiliśmy jako zarządzający Wydziałem Gospodarowania Mieniem żadnemu z radnych dostępu do dokumentów na każdym etapie procedowania. I niektórzy z państwa radnych korzystają z tego. Przykładem jest tutaj pan Piotr Popiel, który bardzo często prosi nas o różnego rodzaju dokumenty w trakcie trwania różnego postępowania. Nigdy nie odmówiliśmy. Tak samo i tutaj, jeżeli państwo radni, wolą państwa radnych, będzie to, że chcielibyście się zapoznać z efektami negocjacji, czy otrzymać informacje w trakcie, zapraszam do wydziału, zawsze będziemy służyli informacją pełną i zawsze taką informację państwo otrzymujecie. Inna rzecz, że państwo radni, nie zawsze jesteście zainteresowani tym, co się dzieje. Nie wszyscy, ja nie uogólniam tutaj, panie radny Zdzisławie, broń panie Boże, nie jest to wycieczka do pana osobista, bo również pan się dopytuje na sesjach, więc, ale jest grupa, ja tu mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli państwo podejmiecie pozytywną decyzję, rozpoczniemy negocjacje z inwestorem. Na każdym etapie gwarantuję pełną informację dla państwa radnych. Oczywiście z zachowaniem pewnego rodzaju tajemnicy, bo pewne rzeczy nie mogą wychodzić do momentu zakończenia negocjacji. Także to z mojej strony mogę zagwarantować. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu dyrektorowi. Taką pan nam cenzurkę próbował wystawić, że ho, ho, panie dyrektorze. Także dziękujemy serdecznie. Przechodzimy zatem do głosowania. Czy mogę jeszcze? Tak, oczywiście. Pan radny Popiel, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No, panie dyrektorze, no już tutaj wywołał mnie pan tutaj personalnie, no to jak się nie wypowiedzieć. Panie dyrektorze i szanowna pani przewodnicząca, ten temat myślę, że no interesuje nie tylko nas jako radnych opozycji, tak, ale w ogóle jeśli chodzi o Radę Miasta. Jeśli dobrze zrozumiałem wypowiedź pana dyrektora w kontekście nawet wczorajszej Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, to nie wiemy tak na dobrą sprawę my jako radni, kiedy dojdzie do podpisania tej umowy, chociażby z uwagi na tę drugą tutaj umowę dzierżawy tego parkingu. W związku z powyższym ja zwracam się z prośbą do pani przewodniczącej, do pana dyrektora, jak już będzie powiedzmy ten moment podpisania tejże umowy, to fajnie byłoby, gdybyśmy to po prostu dostali czy na maila, czy umieścili punkt w porządku prac komisji. Pan dyrektor kręci głową. Być może, że tutaj trzeba będzie zachować jakieś dokładnie tak, panie, informacje, tak? Ja zaraz powiem. Ja to jestem w stanie zrozumieć, tak, ale bo my po prostu nie, ja nie będę nawet wiedział,
Kiedy ta umowa może być podpisana? A nie chciałbym być na tyle już... Miałbym użyć niecenzuralnego słowa, ale czepialski, tak, to delikatnie, żebym co tydzień pana pytał, czy to już, czy to już nastąpiło. Myślę, że pan zrozumiał intencję mojej wypowiedzi. Dziękuję. Pan dyrektor się odniesie. Panie radny, no czepialski pan trochę jest, ale w ramach spełnienia swojego mandatu, także nie odbieram tego tak. Panie radny, niestety na maila nie mogę państwu przesłać. Istnieje pewna procedura, kodeks cywilny wymaga pewne rzeczy, ale zobowiązuję się, że będę z panią przewodniczącą w kontakcie i przed podpisaniem będę mógł państwu pewne informacje przekazać. Ja nie ukrywam, proszę państwa, że będzie to bardzo trudna umowa z wielu względów. Roszczenie LPG Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, tak, które mamy dalej aktywne w sądzie. Ten parking, o którym pan radny mówi. Dopuszczamy również, proszę państwa, możliwość umów cząstkowych w ramach tej uchwały, czyli że nie będzie to jedna umowa, a na przykład trzy na teren ten, który na dzień dzisiejszy gmina dysponuje, potem teren parkingu, jak dogadamy się tutaj z tym panem, i dopiero na samym końcu teren LKJ-u. Nie wykluczamy takiej możliwości, ale jesteśmy przed rozmowami, proszę państwa. Myśmy nie podjęli jeszcze żadnych działań, ja wiem dokładnie tyle samo, co państwo radni, to co przedstawiał inwestor i to, co przedstawił na naszych rozmowach, jakie ma założenia. Nic więcej nie wiemy. Nie ukrywam, że staramy się już jakoś myśleć o tych negocjacjach, które rozpoczniemy, bo umowa, proszę państwa, będzie umową bardzo trudną. Będzie naprawdę bardzo trudną. I też sobie z tego zdajemy sprawę. Także panie radny Piotrze, obiecuję, przed podpisaniem tu z panią przewodniczącą będę w kontakcie, jeżeli będzie taka wola państwa. Myślę, że to wtedy bez względu na to, kiedy będzie sesja, pani radną poproszę o zwołanie w takim trybie pilnym komisji, na której przekażę państwu podstawowe punkty tej umowy. Dziękuję za zrozumienie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania punktu 22 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin położonych w Lublinie przy ulicy Przeskok, ulicy Krochmalnej, druk numer 884-1. Proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Już wszyscy oddaliśmy głosy. Czekamy na wyniki. O, jesteśmy wszyscy jednomyślni. 8 głosów za. Dziękuję serdecznie państwu radnym za oddanie głosów. Przechodzimy zatem do punktu 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin, druk 885-1 wraz z autopoprawką, druk numer 885-2. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Głosujemy. Punkt 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin, druk 885-1 wraz z autopoprawką 885-2. Proszę o oddawanie głosów państwa radnych. Wszyscy oddaliśmy głosy, czekamy na wyniki. Jesteśmy jednomyślni, 8 głosów za projektem uchwały. Dziękuję serdecznie za... Dziękuję państwu radnym bardzo serdecznie. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękujemy panie dyrektorze. Przechodzimy do punktu 24. Sprawy wniesione. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie? Pan radny Osiński się zgłasza. Proszę bardzo panie radny. Pani przewodnicząca, ja mam prośbę do pani dyrektor Stefańczyk. Zwróciła się do mnie wspólnota mieszkaniowa budynku
Koryznowej 2B, to jest ten wielki budynek, w którym zamieszkuje ponad 800 osób, korespondują z Wydziałem Gospodarki Komunalnej już od miesiąca lutego na temat wyrażenia zgody ustawienia czterech koszy na śmieci, które chcą finansować z własnych funduszy i oczywiście nimi się opiekować. I chcą to usytuować za ciągiem pieszojezdnim wzdłuż pasa zieleni. Natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej nie wyraża na to zgody, tylko proponuje przy samych klatkach pod oknami. Jest to niebezpieczne, bo w takiej wielkiej społeczności coś tam rzuci niedopałek, będzie się palić pod oknami, na parterach szczególnie. To grozi i niebezpieczeństwem, i nieprzyjemnościami. W związku z tym prośba do pani dyrektor o zmianę tej decyzji, która by pozwalała na usytuowanie tych koszy, tak jak wnioskują mieszkańcy wspólnoty tego budynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Czy pan dyrektor Stefańczyk jest z nami? Wydaje mi się, że już się wylogowała tutaj państwo z obsługi. Panie Adamie, niech pan wyłączy mikrofon. Ja chciałam pana radnego Osińskiego zapytać, czy życzy sobie połączenie telefoniczne z panią dyrektor. Może tak być. To łączymy z panią dyrektor się telefonicznie, a proszę panów radnych, pana radnego Leszka Doniewskiego i pana radnego Osińskiego, wyłączenie mikrofonów na chwilę, bo jakieś skrzynki się. Czekamy na połączenie z panią dyrektor Stefańczyk. Nie słychać pani przewodniczącej, może zróbmy listę. Przepraszam. Próbowaliśmy się połączyć telefonicznie z dyrektor Stefańczyk i niestety nie odbiera. Ja proponuję panu radnemu Osińskiemu, że to pismo dołączymy do protokołu i poprosimy o udzielenie informacji. W ten sposób to sobie wyobrażam Czy pan radny Osiński się na to zgadza? Tak, zgadzam się. Bo nie widzę innego rozwiązania tej sytuacji obecnej. No, myślałem, że pani dyrektor jest gdzieś tam na nasłuchu. Skoro nie ma, no to trudno. Była, chyba przed właśnie sprawami wniesionymi się rozliczyła. No trudno. To w chwili obecnej musimy to pozostawić w ten sposób. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w punkcie 24 sprawy wniesione chce coś wnieść? Chce coś powiedzieć? Mamy jakieś pytania? Nie mamy. Zatem dziękuję państwu radnym za udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i zamykam posiedzenie. Natomiast do pana radnego Osińskiego to poprosimy, żeby pani dyrektor Stefańczyk się skomunikowała telefonicznie najlepiej i sobie państwo porozmawiacie. Proszę bardzo teraz o podpisanie listy obecności. Już dobrze. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni podpisali? Tak. Wszyscy obecni. Dziękuję państwu bardzo.
za obecność. Dziękuję. Do widzenia, pani przewodnicząca. Do widzenia, panie radny. Bardzo nie lubię prowadzić tych posiedzeń online. Jak widzę się z państwem na żywo, to jest miło, sympatycznie, jakoś tak od razu raźnie. Ale chyba się na jakiś czas musimy do tego przyzwyczaić. Życzę wszystkim państwu zdrowia i do usłyszenia i do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.